Hej wszystkim, tu Gli, czy witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym wstępie chcę bardzo, to bardzo podziękować za to, że poprzedni odcinek na aktualne stanki nagrywam, ten filmik ma prawie 10 tysięcy wyświetleń oraz prawie 1000 polubień. Naprawdę mega mi to cieszy i motywuje do dalszego nagrywania. Mega Wam dziękuję za zainteresowanie tą serią, bo naprawdę nie wiecie, jaką radość sprawia mi nagrywanie tej serii oraz to, że chcecie ją oglądać. Naprawdę bardzo Wam dziękuję. W poprzednim odcinku przedstawiłem Wam 10 niedocenionych ralek Monster High, choć tak... Tak naprawdę lalek było 5 i było 5 serii lalek, także tak, ale dzisiaj zajmiemy się samymi lalkami bez zagłębienia się w jakieś poszczególne serie lalek. Ale jeśli macie jakieś serie, które według was są mega niedocenione albo zapomniane, napiszcie mi to w komentarzu, być może nagram ten filmik i być może nie nagram głosem, tylko z gościem. Teraz bez pewnego przedłużania przedstawiam wam jeszcze więcej niedocenionych lalek Monster High. Zapraszam! Pierwszą lalką na dzisiejszej liście będzie lalka Lorny Magnesi. Zawsze kiedy mam powiedzieć imię, nazwisko, postaci bez jakiegoś akcentu to się prostu stresuje, przepraszam I myślę, że mogę powiedzieć, że nie tylko lalka, ale też ogólnie jej postać Jest mega niedoceniona i zapomniana Choć będę szczery, że jej postać może nie była zła Samym fanem jej lalek nie jestem Owszem, ta wersja podstawowa jest dość urocza Ma mega urocze detale na rączkach Ma mega uroczy ogonek Ale sam design nie krzyczy do mnie Kupuj mnie. Wiem, że na pewno ma jakiś fanów, ale ja im nie jestem. Co nie zmienia faktu, że lalka jest ok, ale nie do końca dla mnie. Napiszcie, co wy myślicie, o Lornie. czy się wam podoba, czy ją macie, czy nie macie, czy jest dla was obojętna. Piście. Kolejną lalką na liście jest lalka Honey Swamp. I okej, okay, śmiesznie fakt, że gdyby tłumaczyć imię i nazwisko dosłownie na polski, to wyjdzie nam miodek bagno albo bagno miodowe. Jakby śmieszne mnie to. Ale chyba tylko mnie Więc co do jej postaci Jej postać lubię Ale co do jej lalki Jej lalki nie lubię Jest to już druga lalka pod rząd Której nie lubię I szczerze sam nie wiem czemu Lubię jej włosy Przypominają mi stylem afro Podoba mi się też kolor jej ust Ma dość fajne unikatowe oczy bo mają zupełnie inny kształt. Być może problem jest w jej stroju, bo czegoś mi brakuje. Myślę, że gdyby miała jakieś rajstopy, które są podarte, albo jakieś dodatkowe elementy, to wyglądałaby lepiej jak dla mnie. Ponownie wielki plus za detale na ciałku. Mam nadzieję, że nowy reboot też będzie miał takie detale, ale nie wiem, jest coś takie, co mi zbyt nie pasuje. Być może ta lalka zyskuje na żywo, nie wiem, nie posiadam jej i pewnie nie będę jej miał, bo po prostu mi się nie podoba. Co nie zmienia faktu, że może podobać się wam. Ja wam niczego nie narzucam. Jeśli się wam podoba, proszę bardzo. Jak już mówiłem wcześniej, być może na żywo zyskuje o wiele więcej. Ale mimo tego, że zbytnio mi się ta lalka nie podoba, nie zmiadasz faktu, że jest lalką dość niedocenioną. Kolejną i już trzecią lalką na tej liście jest lalka Dyrektor Krewnickiej i szczerze lubię ją, jest urocza. Jakby nie patrzeć, jest najbardziej ludzką lalką, jaką dostaliśmy z Monster High. Pomijając fakt, że możemy dosłownie zdjąć jej głowę, to naprawdę ją lubię. Lubię jej design, jest prosta, ale chwytliwy. smucinia fakt, że jej koniec jest dość sztywny. ewne Nie ma artykulacji żadnej, ale okej. Okay. Zgotuję, że mam jej ja potraktował bardziej jako akcesoria niż dodatkową postać. Rozumiem to, ale fajnie by było, gdyby miało coś więcej. Kolejną, czwartą, lalką, czy też postacią, jak to woli, jest Twila. I czy możemy poznać o tym, jak ślicznie wygląda jej podstawowa wersja lalki, jakby jest mega urocza. Podoba mi się. Mam Twilę, mam kompletną Twilę. Mega fajnym szczegółem jest to, że jej oczy świecą się w ciemności i niestety mojej lalce już nie świecą, ponieważ... ponieważ nie wiem czemu po prostu się nie świecą. Ale jest naprawdę mega uroczą lalką. Uwielbiam tego królisia. Jest przeuroczy. Szkoda, że Mattel nie postanowił zrobić tego króliczka jako normalną płuczoną zabawkę do kupienia. Chyba, że zrobili, a tego nie wiem, ale nie wydaje mi się. Uwielbiam kolorystykę tej postaci. Głównie tego, że jest fletowa, a ja lubię kolory fletowe. I połączenie tego fletowego z miętowym jest po prostu śliczne. Nie do końca podoba mi się jej torebka. Myślę, że mogli lepiej rozegrać motyw łapacza snu. Sama buźka Twila jest mega urocza, podoba mi się. Co mogę więcej dodać? Alka jest naprawdę świetna, a nie każdy tak ją lubi. W sensie, okej, okay, w porównaniu do operety, to Twila według mnie ma więcej fanów, ale wiecie, Frankie, Doclora, Clio kontra Twila jest kontrast. Kolejną piątą postacią slash lalką jest Luna Motius. Sięgam mi na widzę jej nazwiska. Więc będę szczery: Luna jest mi najbardziej obojętną postacią. Jakby może design nie jest zły, i jest dość urocza, ale nie jest dla mnie. Aczkolwiek wiem, że sporo osób ją lubi i zbiera jej lalki. Jej lalka nie jest zła. Wygląda bardzo ładnie, ma fajne detale. Aczkolwiek sam pomysł na postać mnie nie porywa, ale to tylko ja i to moja własna opinia, więc proszę nie linczujcie mnie za to. Mimo tego, wszystkiego, co ja powiedziałem, sama lalka z wglądu jest śliczna. Mimo tego, że już ma jakieś spore rzesze fanów, to tak jak w przypadku Twilie kontrast popularności jest spory i naprawdę uważam, że lalka jest śliczna, aczkolwiek jej historia jest oklepana jak dla mnie. Kolejną, szóstą żalką jest lalka Astrynowy. I okej, okay, bądźmy szczerzy, Astrynowa jest mega zapomnianą postacią. Pomijając fakt, że lalka ma dwa warianty, jedna jest fioletowa, druga jest bardziej różowa, to dość lubię jej design. Jest specyficzny, jest dość dobrze odzorowana, jeśli chodzi o film i o lalkę. Podoba mi się jej pomysł na to, że nie potrzebuje takiego normalnego stojaka, po prostu może sobie fruwać w powietrzu. Mega fajny pomysł. Samą postać Astry dość lubię, szczególnie przez to, że ma powiązanie z Ever After High, co jest mega fajne, ale żeby nie było, nie powiem w jaki sposób jest powiązana z Ever After High, bo wiem, że nie każdy oglądał film Bujork Bujork, bo mogą być osoby, które jeszcze nie obejrzały wszystkich filmów w Monster High, albo po prostu nie obejrzały tego jednego filmu do końca, także... Kto wie, ten wie. Zatrzymamy się jeszcze dłużej przy Bujork Bujork, bo mam dla was dwie kolejne postacie lalki z tego filmu, ale nie chcę tego filmu sztucznie przedłużać, więc powiem to dość szybko. Siódmą postacią dzisiaj jest lalka LED i jej nazwa jest okropna, wolę nazywać Eluwina. więc pomijając jej okropną nazwę, której nie umiem wymówić, i na szczęście nie tylko ja. Więc zostajemy przy Eluwinie. To niedawna uważałem ją za najgorszą lalkę, jaką może być, ale niedawno Czym ją na żywo i zobaczyłem, że ma naprawdę mega fajne detale. Szczerze nie widzę, żeby ludzie jakoś rzucali się na jej lalkę, więc po raz kolejny jest to postać, którą bym wrzucił do worka, postaci zapomnianych i które w sumie dużo nie wniosły. Po raz kolejny kontrast tego, co zrobiły jest inny. A jej podstawowa lalka jest na pewno bardzo ładna. Przekonałem się do niej ostatnio. Kolejną ósmą lalką jest lalka King. I Jeśli chodzi o jej postać, to po raz kolejny postać mnie powala, ale jej lalka jest urocza. Ma mega urocze, się uszka. Są naprawdę przeurocze. Ma głupkowato wyglądające usta z dwoma ząbkami, ale wykonają one uroczo głupio. Dość ją lubię. Może nie jest moją ulubioną, ale jest mega fajną lalką i słodziutką lalką. Nie jest może na mojej liście życzeń, ale jeśli uda mi się ją zobaczyć gdzieś online w dobrej cenie i kompletną, to czemu nie? Mogę ją kupić. Aczkolwiek zauważyłem, że jej lalka dość często ma swojego rodzaju zeza. Co prawda nie ona pierwsza, ale troszkę mnie to odstrasza, a chciałbym z lalka jest ładną twarzą. I po raz kolejny nie widzę, żeby ta lalka była jakoś super popularna. A szkoda. I przechodzimy do dwóch ostatnich lalek. I tym razem nie są one z Biorku. Naprawdę przy, przysięgam, że nie są z Biorku. W poprzednim odcinku poruszyłem temat Guli z serii Sweet Screams, a w tym odcinku poruszę temat Abi z tej samej serii. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dużo osób jara się lalkami Franki z tej serii Draculorom I nawet Gulia ma swoje 5 minut sławy czasami, ale Abi? Szczerze, mam wrażenie, że lalka jest tak mega niedocenioną lalką. Owszem, wróżnia się ona dość znacząco jeśli chodzi o je lalkę, a pozostałe lalki z tej serii, bo w na nastolatka, która ma przejściowy okres emo, ale jest urocza, naprawdę jest co dzień uroczego. Gdybym był bogatym milionerem, to bym ją kupił, ale nie jestem, więc ich nie kupię. Napiszcie mi, co nie myślicie, czy wyjdzie gulię, czy wyjdzie Abi, czy może wyjdzie inne lalki z tej serii? Zgoduję, że raczej wyjdzie inne lalki, ale kto wie, może mamy fanów tej lalki. Ostatnią lalką dzisiaj jest lalka męska Zawsze w jakimś odcinku musi pojawić się lalka męska Naprawdę Jest to Jackson I o mój Boże, wiem, że będę zlinczowany Ale uwielbiam Jacksona Uwielbiam lalkę Jacksona basicową Lubię każdą lalkę Jacksona Naprawdę Jest on mega uroczy Uwielbiam jego okulary I Może jest to wina tego, że po prostu mam słabość do ludzi w okularach I uważam, że jeśli masz okulary To masz u mnie plus 10 do atrakcyjności Ale naprawdę jego lalka jest mega urocza i smuci mnie fakt, że ludzie zapominają o Jacksonie i tak bardzo wywyższają Holta. Owszem, Holt też jest śliczną lalką i dość fajną postacią, ale Jackson... Jackson... Jackson to jest coś oficjalnie ogłaszam, że zakładam fanclub Jacksona, jeśli lubicie Jacksona tak samo jak ja, napiszcie o tym w komentarzu bo naprawdę jest on uroczy mi się podoba, ja go kupuję, ja go mam i naprawdę myślę, że mógłbym dla niego dokonać zbrodni, dosłownie Ok, to tyle w tym odcinku, dziękuję bardzo za obejrzenie mam wrażenie, że ten odcinek będzie najbardziej linczowanym odcinkiem, bo sporo lalek dostało po tyłku ale jak mówiłem, jest to moja opinia wy możecie mieć inną i to jest OK. tylko proszę, szanujmy swoją opinię dziękuję wam bardzo za obejrzenie, jeśli chcecie kolejny odcinek, to napiszcie mi o czym dokładnie on ma być. Chętnie posłucham waszych propozycji. Jeśli tego jeszcze nie robisz, to zasubskrybuj mój kanał, bo warto, bo stawiam content Monster High i inne lekowe kontenty, także tak. I jeszcze raz dziękuję za obejrzenie, subskrybuj, lajkuj, komentuj, Do niczego nie zmuszam, albo zmuszam. Cześć, na razie, pa. pa.